Ale odpowiedział, dlatego tak mówi wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wie, że to nie zachwieje się. I uczynię prawą miarę, sprawiedliwość wadą, lecz schronienie kłamstwa zmieci krat, a kryjówkiem zaleją wody. I zaś prorokował o Chrystusie w momencie, w którym jednocześnie prorokował przeciwko wszelkiej płciźnie w Izraelu. Przeciwko temu, do czego Izrael doszedł. Do pustki. Pustki. Gdzie? Lata temu ludzie polecieli na księżyc. To był wielki szok. Człowiek wylądował na księżycu. Kiedy ostatni raz, kilka dni temu na to się przyglądałem, jak oni tam lądowali na tym księżycu, wiedziałem, że to nie ma nic wspólnego z niczym innym, jak tylko z wyścigiem, który w tamtym czasie się odbywał między Ameryką a Sowietami. I tak przyglądałem się, jak oni wylądowali na tym księżycu. Wielkie wow. A to nie było nic. 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 Brudno, ciemno, zimno i nie ma czemu oddychać. Ale wow, bo to stało się coś niesamowitego. Człowiek wylądował na księżycu. Wow, wielką sprawę mamy. Wylądowaliśmy na księżycu. To nie ma nic. Próżność ludzka. Tylko i wyłącznie próżność ludzka. Dzisiaj ludzie już doskonale wiedzą, że w zasadzie trzeba być człowiekiem niezrównoważonym. Głęboko niezrównoważonym, aby myśleć, że się podpije kosmos. Niezrównoważony. Rozumiecie? Bo to nie jest miejsce do podpicia. Tam nie ma nic dla człowieka. Bóg zawsze wyprowadza człowieka z miejsca, które nic mu nie daje, a przynajmniej chce go wyprowadzić. Z miejsca, które nic nie znaczy. Choćby tam było wielkie boom, wielkie wow. Choćby temu towarzyszyły niesamowite fajerwerki. Bóg chce zawsze wyprowadzić człowieka z tego miejsca. Izrael tutaj, w tym czasie, kiedy prorokował Izajasz, naprawdę dobrze stał na poziomie społeczno-politycznym. Oni się spotykali, były bardzo dobre relacje między w ogóle kapłanami a narodem. Ale Izajasz mówił tak, kogoś chce pouczać poznania i komu tłumaczyć objawienie. Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem. Prorok mówił, to paplanina to, co się dzieje tutaj. To nic nie znaczy. Oto kładę coś innego. Pokażę wam Chrystusa. Wskażę wam miejsce absolutnego, kompletnego zaopatrzenia. Ja już w swoim życiu modliłem się różnymi modlitwami. A że jestem pragmatykiem, to moje modlitwy są coraz bardziej pragmatyczne. Modliłem się takimi modlitwami, na przykład Boże, przyjdź i zburz wszystko, co zbudowałem w swoim życiu modlitwami, które nie stały na prawdzie. Przyjdź. Zburz to, co ja zbudowałem. Modlę się takimi modlitwami, Boże, przyjdź i rozerwij moje relacje z ludźmi, które nawiązałem, a które nie przyniosły mojemu życiu sukcesu. Zburz, rozerwij. Ja się tak modliłem. Jak człowiek coś, jak człowiek inaczej, jak człowiek się nie ma,
to łatwo jest się modlić o to, żeby miał. Ale jak człowiek coś ma, to ciężko jest się modlić, aby przyszedł Duch Święty i zweryfikował to, co masz. Bo jak coś masz, to ci daje informację, że jesteś kimś ważnym. Że jesteś ktoś. A ja chcę, żebyś dzisiaj zawołał do Boga i powiedział tak. Przyjdź, Duchu Święty, do tego, co mam. Przyjdź, Duchu Święty, do tego, co mam. Ja ci coś powiem, jak się nie będziesz bał takiej modlitwy, to On tam przyjdzie. I On ci pokaże, co jest paplaniną. Paplaniną. Bo to nic nie przynosi. A co jest rzeczywiście kamieniem węgielnym? Co jest silne? Co jest mocne? Ale nie możesz się bać, że znikną ci różne rzeczy z życia. Różni ludzie, różne sytuacje, koncepcje. A pomóc się tak dziś. A pomóc. On przyjdzie do twojej służby, on przyjdzie do twojego małżeństwa, on przyjdzie do twojego macierzyństwa, ojcostwa, on przyjdzie do twojej koncepcji różnych. Jak będziesz chciał, to przyjdzie. I tu jest napisane, że wszystko, co nie jest Chrystusowe, potknie się o ten kamień. Potknie się i padnie na znak. Zrób to dzień. Od momentu, jak zaczniesz uwielbiać Boga. Święty Duchu, Ty, który jesteś Twórcą doskonałości, wywyższamy Twoje imię. Ty, który jesteś dawcą świętości, źródłem świętości, uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Ty, który wprowadzasz człowieka w miejsce znaczące, a wyprowadzasz ze wszystkich miejsc bez znaczenia. Wywyższamy Cię, Święty Boże. Wzywamy Twoje imię, Jezus. Wzywamy Twoje imię, Jezus. Wzywamy Twoje imię, Jezus. Nad wszelkim naszym ciałem. Wzywamy Twoje imię, Ty przede mną w Jezus ze mną jest!
Prawie, prawie! Yeah.
Trzeci na lewo projekt. Usłyszeliśmy raz, mówimy drugi raz. Nie budujemy z miejsca iluzji. Przeklinamy do końca iluzyjne myślenie na temat siebie i swojego powołania. Nie budujemy z miejsca iluzji. Na iluzji nie ma Bożego namaszczenia. Tam nie ma Bożej mocy. Zgódź się, jeśli określiłeś sobie 4 lata temu, że jesteś apostołem, ale nic nie zrobiłeś w tym kierunku, to nie jesteś. Nie dziś. Nie idziemy w temacie iluzji. Rozumiecie? Bo to jest jak tercet egzotyczny. To jest pewnego rodzaju egzotyka. Fajnie wychodzi. Fajnie wygląda. Pusta paplanina. Ale za tym nic nie idzie. Za tym nic nie idzie. Do spodu. Przeklnij każde iluzyjne miejsce. I zgódź się z tym. Nie poddam się, gdy przede mną gardzę. Jezus, Jezus.
Jesteśmy jako Kościół, jako federacja powołani do wykonania konkretnego zadania, więc wystąp jak lew przeciwko wszelkiej podróbie, którą diabeł przynosi do twojego życia. Ja przez lata naoglądałam się różnych rzeczy. Jak diabeł kogoś nie może ustrzelić już na pułapie, powiedzmy, jakiejś prawdy, to go strzeli lewym małżeństwem. Rozumiecie? Dzisiaj mówi się jak lew. Z miejsca zgody powiedz: Boże, pozwalam Tobie sięgnąć głęboko. Sięgnąć głęboko. Być może twierdza jest zbudowana w twoim życiu. Być może jesteś tak przekonany, że to jest twoje miejsce. Tylko spójrz na rezultat. Spójrz na rezultat. Spójrz na rezultat. Szako to mama mama se. Ura basa ura masa ketara masa kalara masa. Ura la masa kalara masa ketara ba. Ura mokoturo masa. Omokotara masa delera ba. Ura mokosota kalara. Ura mokoturo masa kalara. Nie ma on wierzcha. Respektuj i odwiedź. Prawie, prawie, weź w ruchę. Nie ma on wierzcha.
być krótszy. Czytacie Biblię? Amen. Wiele razy ją czytacie? Czy kiedykolwiek Jezus powiedział takie słowa? Bóg mi dzisiaj coś powiedział. Jeden precedens mi przytoczcie. Czy kiedykolwiek Jezus, którego masz naśladować, powiedział, idę zapytam Ojca, co ma robić, co mam robić. Nigdy. Czytacie wiele lat Biblię. Macie być naśladowcami Jezusa. Nigdy tak nie zrobił. Jezus był pewny siebie. Pewny siebie. On się nie dzielił na części. On nie mówił, mam Ducha Świętego. On nie używał tych zwrotów. On powiedział tak. Nie robię nic, jeśli nie widzę u Ojca. Tak nigdy nikt nie powiedział. A wiecie, co on widział? Kiedy zapytałem jednego pastora, jak myślisz, co on widział? On mówi, no on miał wizję. Ja mówię, nie. On widział siebie. Siebie widział! Siebie! Siebie! On wiedział, że jest Bogiem! A ty wiesz, że jesteś Bogiem? Musisz to umieć wykrzyczeć. Musisz być człowiekiem, który jest jak On. Który nie chodzi pytać Boga i się skarżyć na słabe życie. Musisz być pewny siebie. Musisz przestać rozdzielać między Tobą a Bogiem. Przestać to robić. On nie chodził na kurę, aby pytać Ojca. On chodził na kurę, żeby się odciąć od demonów. Bo tam nie było ludzi. A gdzie nie ma ludzi, tam nie ma demonów. Gdzie nie ma ludzi, tam nie ma demonów. Rozumiecie? Gdzie nie ma ludzi, tam nie ma demonów. Rozumiecie? To jest bardzo proste. On szedł na kurę, bo tam nie było ludzi. I tam nie było demonów. Ale on tam nie chodził pytać się, jak ma żyć, co ma robić. Bo on był pewny siebie. Pewny siebie. Rozumiecie? W wieku 30 lat, kiedy podszedł do Jana i powiedział, oblej mnie tą wodą. On był pewny siebie. On był pewny siebie. On razu nie poddał wątpliwość swojego działania. Ani razu. Ani razu. Ani razu. I ludzie mówią tak. No tak. Bo on był Bogiem, bo on miał taki gen, żeby nie grzeszyć. To bzdury. Bzdury. Jezus nie popełnił tylko jednego grzechu. Jednego, jednego, jednego. Nigdy nie stał się niezależny od Boga. I to oznacza to słowo, że nigdy nie zgrzeszył, że grzechu w nim nie znaleziono. Nie wiem, ile popełnił błędów Jezus. Wiem, że z każdego z tych błędów wychodził zwycięsko. To wiem. On się nie bał różnych rzeczy. On się nie bał tych rzeczy. Nie bał się. Nie bał się, że nawet na ludzi wokół niego będą spadały jakieś ciosy. Wkręcił Judasza. Powiedział, Judasz, poprowadzisz tą krucjatę. Poprowadzisz ją? Sprzedasz mnie? On powiedział, tak, Panie. Jezus sam zaplanował swoją śmierć. Sam zaplanował swoją śmierć. On powiedział, nikt mi życia nie odbiera. Nikt. Nie jestem skazany na zdradę Judasza. Nie jestem skazany na to, że Kajfas i Annasz, oni się przeciwko mnie staną i przed nim budują. Sam oddaje swoje życie. Po
latach, kiedy znaleźli manuskrypty z Ewangelii Judasza, okazało się, że to był jeden z jego najbliższych uczniów. Najsilniejszy był. Rozumiecie? Nie był rozmemłany jak Jan i chwiejny jak Piotr. Był zelotą. Wiecie, kim byli zeloci? To byli bandyci. Nosili ze sobą po dwa noże. Jezus potem zapytał na końcu, macie miecze? Mówią, mamy dwa. Wystarczy. Czyje były to miecze? Judasza. Zeloty, który nosił miecze, aby podszywać Rzymianom gardła. To była najsilniejsza konstrukcja zespołu apostolskiego. On jedyny się do tego nadawał. Ludzie nie trybią tego. Im się wydaje, że to była wesoła gromadka. Wesoła gromadka. I Jezusik stąpający w ogóle po morzu. W rytm, proszę Ciebie, szufarów. Tak nie było. To był pewny siebie człowiek. I stworzył pewnych siebie ludzi. I dlatego ci ludzie mogli ponieść Ewangelię do tego miejsca, w którym my ją znaleźliśmy. Ci ludzie ponieśli Ewangelię na całą ziemię. To byli pewni siebie ludzie. Maria z Magdalii wypchnięta przez Kościół katolicki prawosławny była 13 apostołem. O tym doskonale wiedzą ci, którzy ukrywają manuskrypty watykańskie. To ona z Tomaszem pozakładała kościoły w całej Azji. Nie była rozmemłaną emocjonalnie dziewczynką izraelską. Była apostołem Maria z Magdalii. Rozumiecie? To była grupa Jezusa. Grupa Jezusa, naszego Pana i naszego Mistrza. Grupa Jezusa, trochę inna, niż nam ją podała religia. Wam nie wolno bać się myśleć w kategoriach pewności siebie. Bo Jezus jest Twoim Panem. Pewny siebie jest Twoim Panem. Pewny siebie jest Twoim Panem. Jak Ty śpiewasz, ja i Jezus zdobędziemy świat, to bądź tego pewny, że gdziekolwiek postawisz swój krok, tam będzie z Tobą Jezus. Gdziekolwiek postawisz swój krok, pójdziesz na skraj nieba, będzie tam Jezus, pójdziesz na skraj piekła, będzie tam Jezus, tylko inaczej ubrany. Musisz być pewny siebie. Pewny siebie. Pewny siebie. Nie zadawaj tysięcy pytań Bogu. Powiedz się do Boga, Boże, dzisiaj, od dzisiejszego dnia trochę mniej będę z Tobą rozmawiał, obiecuję. Obiecuję Ci, Panie Boże. Ja od dzisiaj, Panie Boże, nie będę taki wielomówny. Naprawdę. Ja nie będę do Ciebie przychodził, Panie Boże, nie będę Ci opowiadał tych wszystkich moich historii, Panie Boże, mój. Bo Ty nie jesteś w ogóle moim psychoterapeutą, Panie Boże. Ty nie jesteś moim psychologiem. Ty jesteś moim Panem i Bogiem. To Ty stawiasz moje nogi na mocnym gruncie. Gdziekolwiek Twoja noga stanie, gdziekolwiek, tam jest z Tobą Jezus. Ja 20 lat idę przez różne koleje losu. Zawsze się odwracam i mówię, Jezus, wiem, że Tu jesteś. Wiem, że jesteś ze mną w tej sytuacji. Wiem, że jesteś ze mną w innej sytuacji. Rozumiecie? Wiem, że jesteś ze mną. I Ty musisz wiedzieć, że On jest z Tobą. Ale nie na zasadach takich, tylko na zasadach takich, że On jest pewnością Twojego życia. Powiedz dziś Bogu, Boże, nie będę tak dużo z Tobą rozmawiał. Będę więcej rozmawiał z diabłem niż z Tobą, Panie Boże. Bo to diabeł potrzebuje mojego świętego głosu. To ten głos będzie go kładł pod moje nogi. Hakata.
Satana se la motorola da macata sarama. Teola ti arama te se ne mele hekeda. Alleluia. Shekina loro coro loro mele rebe kene rena sarde loro. Shale loro. Rozmawiałam kilka dni temu z Kasią i powiedziałam do niej kilka słów na temat jej powołania, ponieważ jestem przekonana o jej prorokim powołaniu. Powiedziałam do niej nie odpuszczać. Nie odpuszczę ci, aż nie zobaczę ciebie w akcji. Bo jestem najarana na Jezusa, jak szczerbaty na suchary. I nie mam zgody na to, aby diabeł dawał wam satysfakcję, kiedy wyszliście do połowy schodów. Kasia rozpoczęła biznes w swoim życiu, fajny, ale powiedziałam do niej, diabeł chce ci z tego powodu dać satysfakcję, a ja ci nie dam satysfakcji. Jest dla ciebie więcej. Amen. Masz ten biznes po to, żeby zarabiać kasę i łożyć na Królestwo Boże. Amen. I głosiła Ewangelię ludziom, których w normalnych warunkach byś nigdy nie spotkała. Ale nie odpuszczę ci. Masz wejść na wyżyny swojego powołania. Amen. I chcę w proroczy sposób zaśpiewać tę piosenkę dla ciebie. I chcę cię widzieć w akcji. Pewność masz i wiesz, że wiesz. Nie cofniesz się, nie poddasz się. I przed tobą wiary ten Jezus z tobą jest. Nie pokona cię już żaden strach. Jezus za maszą zmienia świat. Jesteś tu i on tu jest. Ramię w ramię, face to face. Pewność masz i wiesz, że wiesz. Amen. Nie cofniesz się, nie poddasz się. Amen. I przed tobą wiary ten Jezus z tobą jest. Nie cofnę się, nie cofnę się. I przed tobą wiary ten Jezus, to on jest.
Najpierw zwykła czekolada, potem została zamrożona, potem znowu wsadzona do wody, potem znowu zamrożona. Rozumiecie? I powstała twarda skorupa. Prawda jest taka, że jak ktoś powstaje w mocy Świętego Ducha, w oryginalnym namaszczeniu swoim, to jest to rozpoznane. Rozumiecie? To jest rozpoznane. Ty nie musisz się przepijać. Ja jestem apostołem. Apostoł i poszedł. Apostoł i poszedł. Se postą w jakimś miejscu i poszedł. Rozumiecie? Zajarzyliście. Ale szekie. Tak. Jest mikrofon. Nie wiem, jaki numer. Jedynka. Halo. Właśnie chciałam do tego się odnieść, co Agata powiedziała. Diabeł chce trzymać człowieka w miejscu uśpienia. Wtedy on nic nie znaczy, nic nie może, nie działa. Nie jest groźny. Ale jak tylko zaczynasz się wychylać,
to podaje jakieś substytuty, które spowodują, że człowiek będzie czuł się dobrze, niby dobrze. Albo narkotyki, albo alkohol, albo kasa, albo swój biznes. Ale dopiero trzeba wystąpić przeciwko temu. Wiedzieć, kim się jest. I wejść w swoje miejsce. Rozejrzyjcie się wokół, jak Bóg stwarzał stworzenie. Popatrzcie na zwierzęta, jakie jest ich szczupłe, jakie są różne. Spójrzcie na to teraz, zobaczcie. Są różne. Jak jest nosorożec, to będzie zawsze nosorożcem. To nosorożec będzie. Rozumiecie? Jak może w ogóle urodziłeś się jako nosorożec, a potem się nawróciłeś do Boga i w ogóle doszedłeś do wniosku, nie, ja nie mogę tak. Ja mam zły wygląd, moja skóra jest za gruba i te w ogóle na rozmiękczenie skóry zwiłuję róg, upiorę się jakoś. Ja nie pasuję do tego, takie nie jest chrześcijaństwo. Ale ty jesteś nosorożcem. A rozumiesz? Musisz być do końca. Osobowość pochodzi z nieba i jest dana człowiekowi jako zasób ducha. Jako zasób ducha rodzisz się z osobowością. Rodzisz się z osobowością. Charakter to jest co innego, ale osobowość mówi o tobie. Jak się człowiek urodzi tygrysem, to jest tygrysem. Jak się człowiek urodził rybą, to jest rybą i musi zająć swoje miejsce. Musi być w środowisku dla niego przeznaczonym. I tam będzie tylko dotykał delikatnie i wszystko będzie płynąć. Wszystko będzie płynąć. Mnie religia zaczęła uświadamiać na początku, że nie jestem bandytą. Ja w to uwierzyłem. Potem się musiałem nawrócić z religii i odkryłem w Jezusie bandytę. I powiedziałem, aha, to ja. Przepraszam Cię, że chciałem być cywilizowany. Zmiłuj się nade mną. Są ludzie, którzy urodzili się cywilizowani, a ja się nie urodziłem taki. Cię, umieram.
cię. Spójrz na to. Kiedy wokół bitwa. Przed założeniem świętym. Jeden z proroków powiedział, biada tym, którzy zawiązują czerwone kokardy, aby kraść duszę moim ludziom. Jest cały zespół demonicznych sił, zajmujący się tym, aby ukraść człowiekowi prawdę o swojej osobowości. Dzieje się to od urodzenia naszego. Diabeł chce ukraść to, kim naprawdę jesteśmy. Jednych z nas posłał w narkotyki, innych w alkohol, innych w jeszcze inne rzeczy, żebyśmy tylko zapomnieli, kim my jesteśmy naprawdę. Władował w nas w różne układy. Rozumiecie? Ale musisz sięgnąć głęboko pamięcią, kim jesteś. Duch Święty ożywił cię tylko. On nie stworzył twojej osobowości. Wiecie, czemu Bóg wybrał Pawła na apostoła pierwszej ligi? Bo takiego Pawła stworzył przed założeniem świata. Paweł był wariatem przed nawróceniem i po nawróceniu. Pawłowi się tylko zmieniły priorytety. Rozumiecie, o czym ja mówię? Piotr się nie nadawał. Jego osobowość się nie nadawała. Jan też się nie nadawał. Miło się go czyta, jak wokół ciebie ludzie robią ci przykrości. Gdy sięgasz do apostoła Jana, apostoła miłości. Ale to nie Jan przyniósł Ewangelię do Europy. Nie Piotr. Tylko Paweł. Stworzony na takiego przed założeniem świata. Rozumiecie? Spójrzcie na to, kim jesteście według powołania waszego. To bardzo ważne. Tam odnajdziesz szczęście po pierwsze, a po drugie sukces w Królestwie. Rozwiń się tam. Nakłamali cię, nauszukiwali. Jeden z was kazali spiłować pazury i rogi i zęby. I powiedzieli, nie pasujecie do tego. Innych z was ubrali w żelazne szpony, żelazne dzioby, nałożyli im żelazne skrzydła i powiedzieli, musicie latać, biegać jak wszyscy, drapać pazurami i dziobać dziobami. Ale nie nadajesz się do tego, wiesz, skrzydła ci ciążą, pazury ci wyginają ramiona. Źle ci z tym, zrzuć to. W ogóle niech ci będzie lekko. A jak widzisz teraz, że ci coś spiłowali, to powiedz, w imieniu Jezusa odrastaj. Odrastajcie rogi, odrastajcie zęby, odrastajcie szpony. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żebyście to rozumieli. Po prostu. Niektórzy z was byli szaleni wcześniej, potem się uspokoiliście po Nowym Narodzeniu i cierpicie. Macie opresję, dziwicie się, że macie opresję. Pewne demony w ogóle by do ciebie nie podeszły, jakby był taki jak kiedyś. One do ciebie podchodzą, do ciebie i mówią, o jaki miły, nigdy go wcześniej nie mogłyśmy dotknąć, przed nawróceniem nie mogłyśmy go dotknąć, teraz możemy. Jaki miły. Inne demony, one
One nawet nie są przyporządkowane w Twoim życiu. Przyszły, bo ich zaprosiłeś, przez to, że zmieniłeś. Religia nam mówiła, zmień się na obraz Chrystusa. I pokazywali nam ukrzyżowanego barana, przybitego do krzyża. Bądź łagodny jak baranek. Tylko nikt nie powiedział, że ten baranek był królem strategii. Sam to wymyślił i sam to zrobił. A rozumiecie? Jak czytam Biblię, bo czytam ją 20 lat, czytam przez cały czas, ale kiedy teraz ją czytam, w ogóle jestem coraz bardziej zagniewany na fałszywe tłumaczenie, jakim ona jest. Ostatnio czytam taki tekst, Piotr pisze tak. Bierzcie przykład z naszego Pana, który, gdy był wydany na śmierć, nie urąkał. A tu się wtedy mówi, jak miałem urąkać, jak sam zaplanowałem tą śmierć. Popsuł był własny plan. Rozumiecie, o czym ja teraz mówię? Jezusa wsadzili w dziwne miejsce, a potem powiedzieli, podobnie idzie się do Niego. Módl się o to, abyś widział siebie. I wracaj do pierwotypu. A Duch Święty będzie napędzał Twoje życie zgodnie z Twoim powołaniem. Szatalerele mene do soko dorole hadabasa. Teos mario mene vero loro katana sitane mene vero novo. Tuare loro kodo dosi tolere mehako do loro vadino me vero la neo. Tuare loro kena nabata da sitane mene vero la neo. Teos ne lora la neo la hova. Wywyższamy Cię, Święty Boże. Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ojcze Jezusa.
pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem. Dużo o nim słyszeliście. I Andrzej, brat jego. Słychać o nim było tylko tyle, że przyprowadził Piotra do Jezusa. I Jakub, syn Zebedeusza oraz syna Jana, brat jego. O Jakubie jeszcze trochę było słychać. O Janie już nie wiemy, bo to nie wiem, co napisano w Ewangelii. Filip był ewangelistą. Bartłomiej. Nic o nim nie napisano. Tomasz. Wiemy o nim tylko tyle, że jego wiara urosła na końcu służby Jezusa. Potem wszystko źródeł poza Biblią. Mateusz. O nim wiemy więcej. Jakub. Syn Alfeusza. Praktycznie nic. Tadeusz. Musicie spojrzeć przez pryzmat serca Jezusa. Jego interesowało, aby każdy z tych ludzi odnalazł siebie w kontakcie z nim. Jedni byli na scenie, inni tworzyli im zaplecze. Tak wyglądała grupa apostolska. Rozumiecie? A i tak żaden z nich nie nadawał się do tego, żeby zbudować doktrynę chrześcijańską, a potem tą doktrynę rozprowadzić po całym świecie. I trzeba było znaleźć Pawła. Wszystko według osobowości tych ludzi. Rozumiecie? Był z nimi 3,5 roku, a żaden z nich się nie nadawał do tego, aby stworzyć doktrynę. Uruchomił Pawła. Patrzcie na to obiektywnie. Ania, jak często zdarza ci się prorokować? Zdziwiłem się. Wiecie, czemu ona się zdziwiła? Bo to nie jest człowiek do tych rzeczy. Widzicie ją tam za barkiem? Uczy wasze dzieci nie tego, jak czytać Pismo Święte. I nie tego, jak się modlić. Bo nie jest od tego. Uczy wasze dzieci, jak wydobyć potencjał z swojej duszy i radzić sobie w życiu. Tego uczyć chciałem. Sprząta, bało wszystko. Jest w zespole apostolskim. Powiedzieć o tobie parę słów? Monika zawsze chciała być człowiekiem, który będzie w służbach. Zawsze marzyła o tym. O policji, o wojsku. Możecie na nią liczyć. Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała jej dalsza kariera, ale będzie to służba mundurowa. Kiedy tylko widzi najdrobniejszy element odstępstwa od przyjętych prawd, to reaguje na to. Czasami jeszcze nieudolnie, ale reaguje. Dlaczego? Bo taką ją stworzył Bóg. I mówi o tym.
jesteście według powołania waszego? Bo to jest pytanie, które musi brzmieć dzisiaj mocno. I wszystko musi odpaść. Reszta musi odpaść dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. Dzisiaj. Jeżeli są z was tacy, którzy w swoim życiu mieli kryzys osobowości, to znaczy, powiem jeszcze głębiej, jeżeli są wśród was tacy, którzy w ogóle nie wiecie, kim wy jesteście jako ludzie, to chcę, żebyś wyszedł do przodu tutaj. Jeżeli nastąpił w tym życiu kryzys osobowości, bo to jest świadectwo kryzysu osobowości. To nie jest kwestia, kto jest według powołania w Duchu Świętym, co ma robić w służbie, ale kryzys osobowości. A tego nie może być u żadnego człowieka na świecie, a u świętych przede wszystkim. Bo Bóg każdego człowieka na świecie powołał do tego, aby wiedział, jakiego jest gatunku. Rozpoznanie tego, kim się jest, definiuje decyzje życiowe. Jak jest się uzbrojonym w materiał Boży, który się otrzymało przed założeniem świata, to będzie się tak swoje życie prowadzić. Ja zostałem uzbrojony, zanim przyszedłem na ziemię. Urodziłem się uzbrojony. Uzbrojony się urodziłem. I całe moje życie poszło w tym kierunku. Ale nie każdy się taki urodził. Inny się mógł urodzić z piórem pawim w ręku i z tęczą w oczach. A rozumiecie? Jego życie będzie ukierunkowane właśnie w ten sposób. I to trzeba rozpoznać. Zgodzić się i pokochać. A diabeł chce, żeby ludzie mieli kryzys osobowości. Kim jestem? Nie wiem. Mówi się o duchach homoseksualnych. Coś wam powiem o duchach homoseksualnych. Duchy homoseksualne. To nie jest to mocarze żadne. Oni bazują na kryzysie osobowości. Kryzysie osobowości. Takie kwiatki mamy w dzisiejszym świecie. Ludzie nie wiedzą, kim są. Już nie wiedzą. Do tego stopnia, że nie wiedzą, kim są według płci swojej nawet. Oni nie wiedzą. Patrzą w lustro i mówią, nie jestem pewny. Jeśli patrzysz w swoje duchowe lustro teraz nie jesteś pewny, co z ciebie za człowiek, kto ty jesteś w ogóle. Nie znasz swojego imienia, bo choćby znanego tylko tobie. To ja teraz pozwiązuję demoniczne siły związane z kryzysem osobowości w twoim życiu. Bo ty musisz widzieć. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy wyszli do przodu. My teraz w imieniu Jezusa przypominajmy ci, diable, że jesteś zwykłym śmieciem, nic nie potrafisz, nic nie umiesz, jesteś skazany na absolutną porażkę. Nie potrafisz zrobić nic, co ma sens. Jesteś przegrany na każdej linii. Jesteś przegrany tu, jesteś przegrany w wieczności. Diable, przypominam ci, jakie katusze przychodziłeś pod krzyżem Golgoty, kiedy Boży Syn, Jezus Chrystus, wisiał tam i nie biadał nad swoim losem. Przypominam ci, diable, że nie byłeś w stanie złamać Jego siły osobowości, siły charakteru i siły ducha, które w nim były. Przypominam ci, diable, twoją porażkę, jak musiałeś odejść spod krzyża. A potem przypominam ci, co się stało, jak Jezus wyszedł z grobu. Przypominam ci twój strach. Pamiętaj teraz twój strach. Przypominam ci twój lęk. W imieniu Jezusa ci to przypominam, diable. W imieniu Jezusa jesteś mały i słaby. Nie potrafisz niczego. I do tych ludzi nie masz żadnych praw. Ojcze, ja w imieniu Jezusa związuję każdą demoniczną siłę, która w jakikolwiek sposób
dał mu Bóg, zanim zszedłeś tu na ziemię. To imię, które znasz tylko Ty. Wiesz, jak On woła po imieniu. Wiesz. Wielu się pomyliło. Ale są też ludzie tacy, którzy poddają się z powrotem różnego rodzaju iluzjom. Taki był właśnie Piotr. Myślicie, że czemu on mu zmienił imię? On miał taki zwyczaj. Każdemu zmieniał. On mu przypomniał, jaka jest jego osobowość. I Piotr przez chwilę biegł w tym. On przez chwilę w tym biegł. A potem przestał. Rozumiecie? Zapomniał, że jest twardy w środku. Zaczął ulegać, judaizować, czytać Biblię, wiecie o czym? Skutek był taki, że Kościół w Jerozolimie padł. Do tego. Rozumiecie?
spadł w taki... Każdy usługujący wcześniej czy później wpadł w taki religijny szwung. Też w to wpadł. Polega to na tym, że kręci się wokół ciebie jakaś maszyna religijna i ty tam wchodzisz. Każdy tam wchodzi, kurczę. Oby jak najkrócej tam był. Ja też wszedłem w to, kurczę, tajemne koło. I trochę się poruszałem jak chomik, jak zachwianie osobowości. Myślałem, że jestem chomikiem. Rozumiecie? Budziłem się rano, myślałem, że jestem chomikiem. Pobiegałem w tym kole, ale szybko wyskoczyłem. Derek Prince też wskoczył w takie koło. Założył kościół. A jego żona mówiła, no, Derek, no. To nie jest twoja rola. Bo on myślał, że jak zaczynał swoją służbę i zaczęło się od tego, że w Londynie zaczął zbierać ludzi, to że jest w nim jakaś formuła bycia pastorem. I potem założył kościół. I rozpoczęli bardzo duży ruch, nazwali to wspólnota braci. Uczniowska wspólnota braci. A jego żona była prorokiem, mówiła, no, nie bawimy się tymi sprawami. Wszyscy odnieśli porażkę. Huknęło jak wielki mur. Posypało się. Derek pisał, mówił, przepraszałem Boga za tysiące ludzi, których poraniliśmy. Tysiące ludzi. Nie byliśmy pastorami. Nie nadawaliśmy się do tego. Ja zawsze chciałem być nauczycielem słowa i moi przyjaciele też chcieli być nauczycielami słowa. Bob Mumford, nauczyciel słowa, nie pastor. Nie pastor. Runęło wszystko. Wielu ludzi runęło. Rozumiecie? Niech o ciebie nie mówię. Nie zbuduj. Nie zbuduj czegoś fałszywego. A jeżeli się rozwala dzisiaj coś, to pozwól na to, niech to się rozwala. Zobaczcie, to z was teraz jest lekkich. Ja kazałem wam pastury podrzucać, to wielu was zwalił pastury. Jest ci lekko. Tak szybko, to nie masz pazurów, tylko kopytka. Rozumiesz? I masz w ogóle na kopytkach. Taki jesteś. I teraz dziękuję na to Bogu. I pewnie będę dawał dużo mleka, dużo wełny. Będę tuptał kopytkami, żeby się pasterz mój cieszył ze mnie. Rozumiesz? Będę wydawał powód swoich kopytek. Wydam owoc taki. Owoc taki wydam. Mojej zadowolonej buzi, która stworzy dla ludzi o żelaznych skrzydłach i żelaznych szponach miejsce odpoczynku. Oni muszą odpocząć w moich ramionach. To ja będę tuptał tam za nimi i w tej miękkiej mojej wełnie będą się mogli położyć po tych swoich lotach, jak będą latali, żeby bombardować piekło. To potem się na mnie tak położą w tej mojej wełnie. Napiją się mleka i ucieszą się moimi kopytkami. I odbiorę co od Boga? Koronę odbiorę. Bo idę po koronę. Nieważne czy na kopytkach, czy na skrzydłach. Po koronę. Wedle powołania mojego. To jest Kościół, apostolski, przebudzeniowy Kościół. I trzeba to rozumieć. I mi nie jest ciężko być takim, jakim ja jestem. Rozumiecie? Ja miałem 16 lat. Ja okradłem wypożyczalnię wideo. Wszystkie kasety, magnetowid. I my to sprzedaliśmy, kupiliśmy mundury na Warszawie Brzyckiego i bagnety. I my zamierzaliśmy dotrzeć do najpierw Austrii, a potem do Hollywood, bo ja chciałem być gwiazdą. Zawsze taki byłem. I my przeszliśmy granicę
w ogóle, polsko-czechosłowacką, po rurociągu grupy naftowej, w nocy, przy żołnierzach. I my całą Czechosłowację, tą grupą nastolatków, przepchnęliśmy się pod granicę austriacką. I my przecięliśmy druty. I my wbiegliśmy na pole, które dzieliło pole śmierci, gdzie było Czechosłowacja od Austrii. I oni do nas strzelali z karabinów maszynowych. Ja zawsze taki byłem. Miałem 16 lat. Ludzie dzisiaj się oglądają jak się na YouTubie. A ja zawsze robiłem. Bo taki jestem. Nie ja sobie kiedy wymyśliłem. Ja zawsze mówię, nie podoba się komuś to? Do prezesa z reklamacji. Charakter swój wyrobiłem. Mogę mieszkać w pałacach i w kartonie. Mogę mieć miliony dolarów i nie mieć nic. We wszystkim jestem wyćwiczony. Mogę mówić i milczeć. To jest charakter. Charakter. Charakter, ale nie osobowość. Osobowość jest właśnie taka. Ale potrzebuję wchodzić w środowisko ludzi, do których się mogę przytulić. Którzy spowodują, że cała adrenalina duchowa pójdzie w moje kostki. Bo nie umiem inaczej żyć. Ja odbiorę swoją koronę, a ten, który do niego przytula, odbiorę swoją koronę. To jest ważne, że rozumiecie, o czym ja mówię? Złapcie to teraz. A raz na zawsze. A raz na zawsze. A raz na zawsze. Kto na scenę, na scenę. Kto koło, to koło. Kto taki, to taki. Złapcie to. Nie szukajcie niczego więcej, bo tu będziecie szczęśliwi. Tu będziecie szczęśliwi. Mnie definiuje to, jak wiecie patrzę, czy to jest w Duchu Świętym, czy jestem szczęśliwy w tym. Ja nie pytam, nie pukam, mówię, przepraszam, Panie, może to jest moje powołanie, przepraszam, czy mam to zrobić, czy nie, Panie. Ja patrzę, czy jestem szczęśliwy. Szczęśliwy. Bo jak nie jestem szczęśliwy, to mówię, o, to nie jest od Pana. To nie jest od Pana. Coś mi się uroiło. Wyrzucam to urojenie. Wyrzucam to urojenie. Rozumiecie? Pracowałem przy taśmie, przerzucając w ogóle mrożonki. Przez mój charakter tam pracowałem, nie przez osobowość. Bo każdego dnia moja osobowość tam umierała, przy tej taśmie. Osobowość moja tam umierała, tam przez charakter pracowałem. Rozumiecie? Ale jak przyjąłem się do lekcji doziemskiej, to przyjąłem się przez osobowość. Przez osobowość. Rozumiecie to? Duch Święty na tym jest dzisiaj. Halleluja. Szaka na glorie, na niebezę. Duch Święty, jak to jest prowadzi wszystko to. Niech ludzie uwielbiają Ciebie. Prawdą, która jest w nich, nie o nich. Niech ludzie tym się uwielbiają. Odrzucenie tego, co nieprawdziwe i przyjęcie tego, co prawdziwe. Niech tym Cię uwielbiają teraz, w Duchu Świętym. Yeah.
moc Jego ciała, duszy. Yeah.